No i teraz myślę, że najbardziej oczekiwany punkt debaty, wnioskując po tych emocjach, które przed chwilą miały tutaj miejsce. Teraz będą panowie mogli zadawać pytania sobie nawzajem. Każdemu z kandydatów przysługuje prawo, że tak to nazwijmy, zadania jednego pytania jednemu wybranemu przez siebie kandydatowi. Ja według tej pytanie, kolejności, tak, którą losowaliśmy przed programem, pan wybiera jednego kandydata, któremu chce zadać pytanie. No ja wybiorę kandydata pana Kosiniaka-Kamysza. Pan wspomniał, że pan był trzykrotnie ministrem zdrowia. No był pan ministrem zdrowia za AWS-u, był pan za SLD i teraz jest pan w koalicji z liberałami, z Platformą. I ja mam takie pytanie, no dzisiaj jeszcze sprawdzałem, wczoraj w debacie radiowej też o tym mówiliśmy. No szanowni państwo, no jak pan to zdrowie uzdrowi, panie kandydacie, jeżeli na dzień dzisiejszy na endoprotezę trzeba czekać 3 lata, ja znam dwóch sąsiadów, którzy umarli w międzyczasie, jeżeli na tomograf komputerowy, jeżeli się chce czekać w kolejce, trzeba czekać od 3 miesięcy do pół roku, jeżeli do lekarza trzeba czekać 2-3 miesiące, w związku z tym moje pytanie brzmi, dlaczego pan doprowadził do takiej sytuacji, będąc 3 razy wiceministrem, że ludzie mają tak ogromne problemy i służba zdrowia kuleje? Dziękujemy. Sprostowanie. Wiceministrem byłem 2 razy. Ministrem konstytucyjnym ale pan byłem 3 razy. Sam. No. 3 razy byłem, mówię, no. Mówił pan 3 razy wiceministrem. Pan wiceministrem tak byłem 2 razy, raz ministrem. No to dobrze. Tak. Ministrem w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Bardzo prosimy o odpowiedź. Proszę państwa, kiedy byłem ministrem w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, zastałem sytuację katastrofalną. Brak leków, brak sprzętu medycznego, brak czegokolwiek. Proszę przypomnieć sobie tamte lata, kto pamięta. Ale to właśnie wspomniany tu tomograf komputerowy, który sprowadziłem wtedy w bardzo szybkim czasie do Polski 20, a było kilka. To wyposażenie z pożyczki japońskiej, później umorzonej, w sprzęt endoskopowy wszystkich szpitali wojewódzkich i powiatowych. To wyposażenie w sprzęt laboratoryjny w szpitali powiatowych i wojewódzkich w całym kraju. Wtedy ale w tej bardzo kolejki, trudnej doktorze, sytuacji odpowiadam, co zrobiłem. Ale dlaczego ludzie w kolejkach stoją dalej w służbie proszę zdrowia? No, niech pan odpowie. Proszę dać mi. Już daję, bardzo proszę, niech pan odpowiada. Także następnie nie było leków. Sprywatyzowałem apteki. To była pierwsza prywatyzacja w Polsce, proszę państwa. To była ogromna odwaga. Leki przyszły do Polski, ale przyszły i są, można je kupić. Zagrażała epidemia AIDS. Zablokowałem. Zorganizowałem w całym kraju siatkę wykrywalności, jak też punkty leczenia chorych na AIDS i nosicieli. I proszę państwa, czy ja jako lekarz jestem zadowolony z kolejki. Ja boleję nad tym. Ale kolejki będą o tyle krótsze, ile państwo będzie bogatsze i więcej pieniędzy będzie można przeznaczać na ochronę zdrowia. Bardzo natomiast dziękuję. Organizacyjnie można poprawić, natomiast pieniędzy musi być więcej. Mówił o tym zresztą już pan marszałek. Bardzo dziękujemy. Teraz pytanie kandydatowi wybranemu przez siebie zadaje pan Kazimierz Wiatr. Proszę państwa, ja, no to jest bardzo mało, mamy czasu na wypowiedzi, na zadawanie pytań, ale postaram się to jakoś tych trudnych wyborów dokonać. Do pana marszałka Ciepieli chciałem skierować pytanie. Pierwotnie zamierzałem go zapytać o to, co pytają mnie wyborcy na spotkaniach, że no Tarnów straciłby wicemarszałka, ważną osobę. Pan marszałek już trochę na to odpowiedział, dlatego muszę zmienić to pytanie. Chciałem zapytać o taką rzecz. No, Senat zajmuje się sprawami zarówno drobnymi, jak i bardzo ważnymi, dużymi. To zależy od aktualnie stanowionego prawa. Są ustawy naprawdę niektóre bardzo ważne i często dochodzi do takich sytuacji, kiedy posłowie, senatorowie są dyscyplinowani przez własne formacje polityczne. I jak pan marszałek tutaj będzie się zachowywał, kiedy będzie dyscyplina klubu Platformy, a jednocześnie będą jakieś własne poglądy, które będą w konflikcie z tym, myślę o takich sprawach jak ochrona życia in vitro. To są sprawy niesłychanie ważne, zasadnicze. Panie senatorze, ja nie mam tutaj żadnych wątpliwości, jak się zachowam, jeżeli znajdę się w takiej sytuacji. To, że są dyscypliny klubowe, to jest pewna praktyka parlamentarna. Również Prawo i Sprawiedliwość nakłada obowiązek pewnej dyscypliny, inne kluby również. To nie robimy z tego zarzutu, bo to jest już od lat i w dziejach parlamentarzystów, parlamentaryzmu
wolnych krajach pewna praktyka. Natomiast zapytał pan o coś bardzo istotnego, co każdy parlamentarzysta, niezależnie od tego, w jakim klubie zasiada, powinien brać pod uwagę. Otóż własne sumienie. Ja nie mam żadnego konfliktu sumienia. Ja wiem i będę wiedział, jak się zachować w sprawach najważniejszych dla mnie, dla mojej rodziny, dla moich poglądów. Wymienił pan sprawy ważne dla naszego życia. To związane jest również z naszą wiarą. Tutaj nie chcę składać jakichś deklaracji, bo ludzie mnie znają, wiedzą, że jestem praktykującym katolikiem, ale to też zobowiązuje. Więc ochrona życia od poczęcia do śmierci. Kwestie in vitro nie są, panie senatorze, rozwiązane. Pan dobrze wie, że nie mamy w Polsce prawa. Jeżeli takie ustawy się pojawią, będziemy nad tym pracowali. Dzisiaj nie można składać deklaracji w sprawach szczegółowych, bo takie regulacje się jeszcze nie pojawiły. Może najwyższy czas, żeby wreszcie parlament zajął się tak trudnym i skomplikowanym problemem. Bardzo dziękujemy. Odpowiadał pan Roman Ciepiela. Teraz prawo do zadania jednego pytania jednemu kandydatowi ma pan Andrzej Kosiniak-Kamysz. Panie senatorze, zwracam się do pana senatora profesora Biatra. Mówimy, że w Tarnowie trzeba zatrzymać ludzi, że na Powiślu Dąbrowskim trzeba zatrzymać ludzi, bo maleje ich ilość. To zły objaw. Tarnów jest drugim po Krakowie ośrodkiem, w związku z czym trzeba coś robić. Na pewno wszyscy mówiliśmy tutaj, poszerzenie strefy ekonomicznej, wzrost gospodarczy, wszystko oczywiście, wzrost produkcji, nadzieja w Azotach, w innych zakładach, prawda, w Brukbetach i tak dalej. Proszę zdążyć do pytania, panie doktorze. Ale konkludując, żeby ludzie młodzi chcieli pozostać, to muszą mieć możliwość łatwego zdobycia mieszkania. Pytanie, proszę. Taniego mieszkania. Co pan zamierza jako senator zrobić, żeby udostępnić młodym ludziom na terenie Tarnowa, Dąbrowy mieszkania tanie, mieszkania szybkie? Oczywiście mam świadomość, że mieszkania są bardzo ważne dla młodych ludzi, szczególnie jak zakładają swoje rodziny, bo to jest jakby powodem szczęścia tych rodzin, rozwoju, dzieci, żeby tych dzieci było więcej. Absolutnie tutaj to jest ważne. Ja myślę, że kluczem do tego jest przede wszystkim praca, żeby ci młodzi ludzie mieli pracę, bo jeśli będą mieli pracę, to znacznie łatwiej będzie im te problemy mieszkaniowe rozwiązać na różne sposoby. Jednym z oczywiście z tych sposobów jest budownictwo społeczne i tutaj oczywiście należy zarówno pewne usprawnienia ustawowe robić, wspomóc to finansowo z budżetu. Mi się wydaje, że w ogóle polityka budżetowa powinna być taka, ażeby inwestować w te rzeczy, które przynoszą największy efekt, czasami w dłuższym przedziale czasu. My mamy problem, że słabo inwestujemy w naukę, w szkolnictwo wyższe, bo tutaj trzeba dłużej czekać na efekt. Kadencja parlamentu, rządu trwa krócej. Dlatego myślę, że właśnie inwestowanie, dlatego mówię o społeczeństwie informacyjnym, gospodarce opartej na wiedzy, żeby ci ludzie mogli pracować tutaj. A panie profesorze, jaki jest pański pogląd na kredyty i prawo bankowe w tym zakresie? To znaczy, mieli oczywiście, no, kredyty jak najbardziej. Tutaj oczywiście katastrofy związane kredyt z przez młodych ludzi kredytami. No tak, ale proszę Państwa, tutaj trzeba sobie popatrzeć na to w ten sposób, jeżeli to są kredyty hipoteczne, jeżeli to jest związane z nieruchomościami, to są absolutnie bezpieczne kredyty i nigdzie na świecie nie było z tym jakichś powodów, chyba że one były ponad miarę robione. Prawda? Ale wiadomo, czy pan profesor jest za tym, żeby kursy walut banki sobie tak, prawda, dowolnie regulowały i żeby ludzie... Czas minął o minutę. Nie o minutę. Mi tak pan zegarek wskazuje. W tej sekundzie. To coś, jakieś przyspieszenie na pańskim zegarku w takim razie. Myślę, że być może czeka pan na pytanie do siebie. Zobaczymy, czy tak będzie. Teraz tę część naszej debaty kończy pan Roman Ciepiela i zadaje pytanie być może właśnie panu. Tak, dokładnie tak. No, jeżeli mamy prowadzić rozmowę, debatę, no to trzeba nawiązywać do poprzednich wątków. Te pytania nie powinny być wyabstrahowane. Wspominał pan w swojej poprzedniej wypowiedzi, iż trzeba ludziom pomagać, szczególnie tym, którzy pozostają bez pracy. I tutaj się zgadzamy. Po to jest państwo i to solidarne państwo, żeby pomagało wtedy, kiedy potrzebuje. Sprecyzujmy dla naszych słuchaczy, którzy być może nie rozpoznają głosów. Pan Roman Ciepiela zadaje pytanie panu Pawłowi Augustynowi. Dziękuję bardzo. Natomiast w pańskiej wypowiedzi zauważyłem taką chęć jakby podnoszenia zasiłków i to jest w porządku. Natomiast myślę, że ludzie nie oczekują jałmużny. Oczekują takiego wsparcia, które da im możliwość stabilnej pracy. Małopolska przeznaczyła 190 milionów euro na bezpośrednie wsparcie przedsiębiorców.
ponad 2000 firm uzyskało już realne wsparcie przy zakupach inwestycyjnych. Ale w Dąbrowie Tarnowskiej, w ogóle na Powiślu, ale tak samo w Sądecczyźnie, w okolicy Gorlic, jest bardzo niski wskaźnik przedsiębiorczości. Jest po prostu mało firm na tych terenach. I pytanie. W jaki sposób chciałby pan rozwiązać ten problem tej stosunkowo niskiej niż w innych regionach aktywności? W jaki sposób pomóc młodym, przedsiębiorczym ludziom, tak żeby umieli i potrafili wykorzystać z tych instrumentów, które są już dostępne, również na poziomie regionalnym? Dziękuję za pytanie. No pytanie jest bardzo dobre. Ja powiem tak, że w prosty sposób, panie marszałku, jeżeli zostanę senatorem, na pewno nie obetnę środków finansowych na bezrobocie. Dzisiaj proszę, zachęcam wszystkich, bo pan marszałek mi przerywa, jak mówiłem o tym, że nie ma pieniędzy już na staże w Tarnowie, w Dąbrowie Tarnowskiej. Ja zachęcam dzisiaj wszystkich młodych ludzi, proszę iść do urzędów pracy i zapytać, czy dostaniecie państwo staż. Ja codziennie w starostwie przyjmuję młodych ludzi. Mówię, nie ma. To ja nie wiem, gdzie te pieniądze są. W ubiegłym roku, jeszcze raz mówię, 33 miliony było na Tarnów. W tej chwili mamy tylko 13, panie marszałku, takie są fakty. W związku z tym, jeżeli chcemy aktywizować młodzież, tej młodzieży musimy stworzyć warunki do pracy. Oczywiście pierwsza praca jest bardzo dobrym rozwiązaniem, ale tutaj musimy iść trochę dalej. Młodemu człowiekowi trzeba jeszcze więcej pomocy. Trzeba go zwolnić z obciążeń. Ja zachęcam, panie marszałku, ja prowadziłem działalność, jestem przedsiębiorcą, teraz pracuję w starostwie, założyłem dużą firmę ubezpieczeniową. I proszę pana, i dzisiaj panu powiem tak, że ja zachęcam pana do założenia działalności, nie wiem, czy pan prowadzi działalność, do założenia działalności gospodarczej i pan ma od razu prąd, gaz, telefon, samochód trzeba kupić, wyposażyć biuro, zacząć płacić ZUS i pan jest w takiej sytuacji, że pan by musiał miesięcznie zarobić, w pierwszym miesiącu musiałby zarobić pan 5000 złotych, a pan tego nie zarobi, czyli pan się zadłuża. W związku z tym ułatwić przedsiębiorcom start, zwolnić z obciążeń przez przykładowo jeden rok, a po roku czasu zacząć systematycznie nakładać. Dziękujemy. I wówczas ci przedsiębiorcy zaczną się sami rozwijać, nie trzeba im pomagać. Bardzo dziękujemy, kończymy tę rundę i przed nami ostatni akcent dzisiejszego spotkania, dzisiejszej debaty.